Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i oczywiście Pillars of Eternity. Tak więc po ostatnim spotkaniu udało się ukończyć całą tą kaplicę. I dzisiaj powinniśmy zająć się tym ostatnim już zadaniem odnośnie tej doliny. Chciałbym w sumie może nie tyle co ostatnim, co jednym z ostatnich. Bo tak de facto zostało ich tu może ze 3 max. Jedno wykona się później trochę. Jest ostatnie z nich, co jednak będę zmuszony opóźnić znacznie, bo jednak moim zdaniem jest dosyć trudne. A pomijając samą w sobie trudność, jeszcze ma jedną pewną negatywną cechę. Przynajmniej nie wiem, od której strony je zacząć. Po prostu trzeba w sumie na który sposób zakończyć. Bo jest jeden sposób, który ogólnie wydaje mi się może lepszy, patrząc na to, co proszą postacie niezależne, z którymi się rozmawia i z którymi ma się kontakt. I moim zdaniem też jest dosyć dobry. Z drugiej natomiast... O nie, i wilk mnie zauważył. No ale kontynuując, z drugiej natomiast właśnie... Nie jestem pewien, czy jest to najlepsza na pewno opcja. Ale dobra, więc ja o tym nie będę mówił już teraz, tylko... Najlepiej powiem, jak już będziemy zajmować się tym zadaniem. Aha. Dobra, spory ryzykolnik będzie. Lukas, widzicie, jaka jest różnica między mną, kiedy atakuję szybką bronią teraz, a jak atakuję potem sobie szponami kota. Dobra. I przy okazji, no niestety niepotrzebnie wilka pokonałem. Wiem, że tutaj można chodzić i zwiedzać, expić, szukać. Ale takie zwiedzenie mapki zostawimy sobie na późniejszy etap. Nie dużo późniejszy. Bo już lada moment będzie to wszystko, o czym mówię, ale na razie nie chcę po prostu. Głównie dlatego, że nie ma co większego sensu. Bo nie wiem, czy wspominałem, ale ogólnie za samą w sobie walkę z przeciwnikami. Poza tym, że możemy zabrać z nich to, co oni tam nosili, nie dostaniemy nic. I to dosłownie, nic. Żadnych expów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jeszcze nie mamy pełnego wpisu w dzienniku o wrogu, bo to właśnie za wpisy dostajemy nagrodę. No ale jak już wpis jest kompletny, to tak de facto można pomijać każdego wroga. A teraz idziemy zająć się właśnie busoblą Anslugę, czy jakoś tak. No ogólnie mówiąc, jest to ciekawe miejsce, w którym co prawda dużo się nie dzieje, ale trochę wrogów będzie. I można tutaj znaleźć jednego bardzo ciekawego sprzedawcę. Ale zanim to trzeba tutaj i pogadać z nimi. Pozwólcie, że dzisiaj będę pomijał te dialogi jednak, bo nie czuję się na siłach, żeby je czytać. Dobra. Co tu robicie? Mówiliście, że rozbija się tu wiele statków? No, masz na myśli, co widzieliście? No i na końcu żegnam. Zaczyna się bitwa, oczywiście. I teraz tak, szybko podbiegnij tu. Szczel sobie tak. A ty, kolego, idź tak. Nawet nie ma co bardziej pracować. Zwierzęca forma i... Wyłączamy spowolnienie. No. Krótka bitwa, nic wielkiego, ale jednak była. Parę jakichś tam skarbów. I tak. Klawiszem tab się włączało to, żeby sprawdzać, co się jest w okolicy. Okej. Okay. Wiem, że tutaj często trzeba będzie się skradać, żeby wyszukać jakichś tam sekretnych miejsc, ale... To za chwilę. Najpierw zajmijmy się tym, co wiem, że będzie potrzebne. Okej, stronica z dziennika Fulvano. Mhm. To jest takie, można powiedzieć, mini zadanie, o ile da się tak to nazwać, odnośnie właśnie zbierania całego kompletu rzeczy tego Fulvana, czy on Fulvano. Nie wiem, jak go nazwać. Jest to niby coś wielkiego, ale... No nie ukrywając, te jego rzeczy są
Łatwo można je nazwać w sumie czymś na kształt pierwszych przedmiotów magicznych w standardach D&D. Nie są potężne, nic, ale to, co sobą oferują, właśnie to, co sobą oferują, no, na ogół jest w miarę przydatne. Więc może kwestie takie jak... No, co chciałem... A, no to, że w sumie te bonusy nie są dla każdego i są takie średniawe w moim odczuciu. Jak na początek, ale... Czy nie jak na początek, tylko jak na ogólną sytuację. Ale no, mówię, pierwsze przedmioty magiczne i w ogóle, więc nie ma co wybrzydzać. I po problemie. Tak, ten trupek co posiadał? List od Wulwana. Okej, okay. Czemu list jego i solidna kusza? Fajna broń, powiem szczerze, ale to jak zaimplementowali tutaj działanie kusz, niestety momentami mnie bardziej zniechęca do korzystania z nich niż do właśnie niż do tego, żeby naprawdę jakąś postać w nie wyposażyć. Nie żartuję, mogę mieć nawet jakąś tam legendarną, powiedzmy, kuszę, o ile jakaś taka istnieje. I ogólnie, i właśnie ogólnie, o ile są to jakieś takie legendarne przedmioty. A i tak wolałbym używać zwykłego łuku niż jej, przez to, że... No, zaimplementowali je dosyć kiepsko, moim zdaniem. Dobra, strzelaj, ty też strzelaj. Reszta, koniec skradania się. Ty się wścieknij. O, miał na odwrót. Ale dobra. I biegnij zająć się kapłanem. Albo nie, tym ksaulipem. No, i to jest właśnie piękne. Wielkie obrażenia. Prawda, nie znam teraz swojego zdrowia, ale wielkie obrażenia, szybkie ciosy. Gdybym jeszcze tylko miał więcej zwinności, czy zręczności, nie pamiętam dalej jak się nazywa, byłoby jeszcze lepiej, no. Niestety nie mam. I ogólnie mówiąc, wiem, że wcześniej wspominałem, że nie chcę wybijać wszystkich potworów i tak dalej, bo nie czuję, żeby to miało sens. A teraz nagle przylazłem, co może niektórych zdziwić. Ale jest to spowodowane głównie tym, że właśnie mamy zadanie do wypełnienia i... Tak trochę zawczasu robię to, co zadanie ode mnie będzie wymagało, więc... No. Po prostu jest jedna z tych lokacji, do których nie ma sensu później powracać, więc no. Chyba, że chcę się kupić parę przedmiotów, ale... Tym zakupami to też bym się tak, powiedzmy, nie śpieszył. To, co da się tutaj kupić, jest, owszem, fajne, ale... Powiedzmy, że co najmniej... wątpliwej użyteczności może być dobrym określeniem. Dobra. I co, spokój. Wydaje mi się gulem tamtym. Albo nie. Widzę już, jak są wrogowie, to lepiej... się wścieknąć i teraz zająć się gulem. No, 30, 20 parę, no to są piękne obrażenia. To ja też pewnie zostałem trafiony kilkukrotnie. Ale no, to są piękne obrażenia. Nawet jeśli miałoby być kosztem, co? Osłabienie. Dobra, nawet nie wiem, czy mnie naprawdę coś trafiło, czy tylko mnie się zdawało się, ale no. Już nawet nie pamiętam, co o tym miałem mówić. Dobra, pierwsza sprawa tylko, Eder. Zróbże to, proszę. Ty, wściekłość. Przemiana. No i pomagaj. Tymi super szybkimi czasami. I w sumie taką tam normalne tempo. Czy wy to widzicie? Po prostu... No, po prostu... nawet nie wiem, co mam mówić. Poza tym, że właśnie chyba można zauważyć już powód, dla którego tak naprawdę gram druidem. Dlaczego tak często używam kota? Żeby nie było, wiem, że tam akurat w pierwszej części zmiennokształtność nie jest aż tak dobrze opracowana jak ponoć w drugiej części, przez co... No wbrew temu, co właśnie niektórzy mogą powiedzieć, z upływem rozgrywki coraz mniej się ona opłaca. Ale żeby nie było, mnie to nie zraża. Co, czego używa? Dobra, laskę posiada. Ty też już masz laskę. Okej. Okay. No więc... Dlatego też właśnie gram druidem. W szczególności na początku, kiedy jeszcze zmiennokształtność ma wielki sens, to będę z niej korzystał.
później właśnie ponoć ma być trochę z tym gorzej, chociaż jak jest naprawdę, co ja nie wiem, jak mówiłem, bo teraz chyba mamy, najłatwiej mówiąc, akt pierwszy rozgrywki, tak można to chyba nazwać. Ja, można powiedzieć szczerze, dograłem do początku aktu drugiego, jeśli takim tropem iść. Znaczy mówiąc, nic takiego wspaniałego, odległego, wielkiego, a co jest? A, okej. Ale, żeby nie było trochę, to już jednak jest. Jeśli nie będę jakoś super bardzo biegał po jakichś poboczniakach dziwnych innych takich sprawach, to mogę. I prościej mówiąc, nawet może w następnym odcinku wejść w akt drugi. No ale właśnie tak. Niedużo naprawdę robiłem, więc no. Jak jest dalej, to trudno powiedzieć. Natomiast jedno, co mogę potwierdzić na 100% i w ogóle, to to, że ludzie mocno narzekają na zmiennokształtność. A swoją drogą, ciekawe jakby to wyglądało, to moje zmiennokształtność i w ogóle jeszcze jakbym uruchomił tą moc specjalną kota, czyli to jeszcze większe przyspieszenie, wiecie. O, kolejny dziennik? Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Nie pamiętam, żeby tu było tak dużo stron z dziennika Fulvano. Ale cóż, może było. Dobra. Zresztą taką prawie już ukończyliśmy całą lokację, tylko jedno co zostało, to tutaj jeszcze parę ksaurików tych. Tym razem nawet nie będę się jakoś szczególnie z tym śpieszył, bo nie ma co. A prawdziwa trudność zaczyna się dopiero za chwilę. To by było tak, to co do tej pory widzieliście, to jest nic. Prawdziwe problemy zaczynają się dokładnie w momencie wejścia do jaskini. Nie jest ona duża, ale jest problematyczna, jak już powtarzam któryś raz z rzędu. Przez to, co ją zamieszkuje. Zarodnikowce i mokry zarodnik. Tam w sobie może by nie było niczym szczególnym. Nie, druid, wycofaj się. No niedobrze. Dobra, biegnij tak. I teraz tak, Aos. Co byś mógł zrobić? W sumie tutaj mógłbym już użyć nawet zaklęć może. Ale nie będę tego robił. Dobra, tak. Niezłomny, na wszelki wypadek to. Dobra. Ty, oczywiście szybko wściekłość. Przemiana. I atakuj. Jak widzicie, nie są one może jakoś szczególnie niebezpieczne, ale przez to, że kapłan mam na przodzie, to już jest problematycznie. Dobra. Zajmijcie się tym, a ja szybko mokrego zarodnika wyjmuję. Patrzcie, jak on wolno macha tym wszystkim. Dzięki mojemu druidowi po prostu... Dobra, nie. Nie możemy zobaczyć, czemu on tutaj sterczy, ten kapłan. Nawet nie jest zgodny z tym, co miało być. Nawet zgodnie z moimi planami on powinien stać gdzieś tam z tyłu, a nie na przodzie. Przy okazji, no tak, nie ma tym. No zepsuła się kolejność. Więc tak. Jasne, chcę odejść, to będziemy biegać przed siebie. Czemu on... Stoi obok i nie atakuje nawet. Czyby SI mu się zepsuło? Nie, się jednak się nie zepsuło. Okej. Okay. Dobra. Nie są obrona, tylko postawa defensywna. No i tyle. Dobra, mam przy okazji to, po co przybyłem, czyli mokre zarodniki i tam da się znaleźć tu jeszcze więcej różnych mniej bądź bardziej przydatnych znajdźków. Z nim jakieś właśnie mięso, czy inne rzeczy, które później może kiedyś będę przerobił na żarcie i karmił tym moją drużynę, żeby wiecie, mieć lepsze statystyki czy coś. W sumie już teraz nawet mam sporo tej żywności, jeszcze jej nie użyłem. I mamy właśnie to, o czym mówiłem. Bardzo fajne rzeczy, czyli znajdźki.
Znajdźką, którą tutaj widzimy, jest różdżka. Różdżka wysokiej jakości. Więc zostanie ją on. Obrażenia może minimalnie się zmniejszyły. Lepsza celność. A ja zaraz wracam, bo niestety domownicy mnie wołają. Dobra, tak więc jak widzicie, wróciłem. Mam dla niego różdżkę. Teraz zobaczcie dokładnie, jak to wygląda. 12-17, 31 celności. 35 celności, 11-17. 97 punkt obrażeń na korzyść różdżki. Bo jest ona szybsza, dużo szybsza. Patrzę, ona ma szybkość wysoka, to ma szybkość średnia. Więc dobra różnica dla różdżki. Jedno obrażenie dużo nie zmienia, a celność może się przydać. Tak więc nie przejmujmy się tym jakoś długo. Udało się zrobić. Teraz tylko trzeba iść zakończyć cały wątek tej lokacji. I na tym będziemy kończyć wszystko. Dostarczymy to już w kolejnym odcinku oczywiście. I kolejny odcinek też prawdopodobnie będzie już wejściem na teren Kednua. Plus paroma poboczniakami, ale głównie już Kednua. A tu przy okazji mamy tego kupca, o którym wspominałem. I jedynka nie ma żadnej opcji. Dalej nie wiem czemu, ale okej. Okay. Co sprzedajesz? Pokaż towary. I zobaczcie, co my tu mamy. Zacznijmy może od podstawy. Garłacz Fulvana. Broń, która w moim odczuciu nie jest może jakoś super potężna czy coś, ale naprawdę porządna. Jak na ten etap, bo proszę, celność plus 8, obrażenia plus 30% i szansa na 5% na rzucie po trafieniu lub trafieniu krytycznym zauroczenia. Super po prostu. Przynajmniej moim zdaniem, wiecie. Dzięki temu można łatwo wrogów przerabiać na sojuszników. Potem tak. Złotopalcy, miotacz oszczepów i jednookiej moliny. Nawet nie wiem do końca, jakby to przetłumaczyć, ale jest to właśnie specjalny rodzaj przedmiotów. Jak widzicie, tylko dla niektórych klas. Potężne obrażenia, powolne, dystansowe. Może przewracać, ma bonusy i jest to przedmiot tak zwany, nie wiem jak to nazwać, no właśnie przypisany do duszy czy coś, czyli że przypisujemy to do jednej postaci i przedmiot się rozwija. Ma jakieś tam swoje zadania i się rozwija po prostu wraz z wykonywaniem ich. Bardzo potężne, drogie też, ale no, moim zdaniem potężne, pomijając to, że to jest kusza, więc nieszczególnie ją lubię. Morska szabla, tutaj to akurat jest zwykły przedmiot też. Dobra broń bardzo, jak widzicie obrażenia przyjemne. Dodatkowe bardzo fajne użycia. Czyli te użycia, no, umiejętność. Proszę, co może się trafić. Bardzo fajne, no parę innych też oczywiście takich standardowszych rzeczy. Te standardowsze, o ile takie rzeczy istnieją. Ale te wszystkie rzeczy na zasadzie, okej, ale nic takiego, proszę. Kapelusz kapitania kompanii. Kolejne przypisanie do duszy, na start stanowczość, zręczność, dla wszystkich. Jeszcze się rozwija, moim zdaniem super czapka, jak tylko będzie mnie na nim stać, to w sumie nawet może teraz ją sobie wezmę. Dla mojego druida, wiecie, żeby go przygotować na wszystko. Potem, nie chcę tego. A nie, dobra, to jest dużo droższe, jak widzicie, 8000. Więc tak jak tutaj pokazuje 1000 coś, no, to właśnie wracając, potem jest takie coś. Tutaj nie jestem pewien, czy on ma jakieś inne efekty. Chociaż widać duchowe przypisanie, więc pewnie coś jeszcze ma. Ale pozwala używać żagiew, czyli przywołanie broni, która jest po prostu wielkim mieczem dwuręcznym, potężnym, zabójczym, przeciwko wszystkiemu. Zadającym obrażenia ogniste. No, druid może to przyzywać używając swoich zaklęć, ale no, fajny sposób. Ja powiem wam szczerze, to wszystko, co ty do tej pory prezentowałem, no może być w miarę, ale to nic takiego. To jest prawdziwe piękno. Właśnie te trzy ubrania. Pierwsze, odzyskiwanie gotowości tylko minus 10%. To w porównaniu z moim, no jak widzicie, znacznie lepsze. Co prawda redukcja obrażeń na wszystkim tylko 6. Tu mam 9 na cięte, ale na klasyce 3. I najważniejsze, odbicie, hard. I no, w sumie to tyle. Każdy daje co innego. Jedno daje odbicie refleks, inne odbicie hard, inne odbicie wola. Bardzo dobry ubranka. Jeśli chcecie mieć magów, którzy mają tam jakąś podstawową ochronę, a jednocześnie nie chcecie za bardzo im spowalniać działania. Z czasem też to na pewno zakupię dla mojej drużyny. Druidowi nie szczególnie, bo wiecie, to jest bardziej zmiennokształtny niż mag. Ale no,
takie piękne rzeczy. Przy okazji, jak u każdego, jest opcja reset postaci, gdzie płacimy, jak widzicie, dużo nawet. I po prostu od początku rozdajemy wszystkie punkty na postaci. W przypadku naszego bohatera chyba nawet statystyki, ale pewnie nie jestem. W przypadku towarzyszy po prostu tylko i wyłącznie poziomy. A teraz już pogadajmy z rangą. No i przysyła mnie Aufra. Powiedziała, że wiesz jak sprawić, by dziecko nie było próżno zrodzone. No i widzicie tutaj właśnie. Na północny wschód stąd mieszka szczep ksaulipów, którym przewodzi jeden z ich kapłanów. Jakiś czas temu wygnali Tano, tego ksaulipa, a ich zwiadowcy ciągle się tym kręcą. Szukałem okazji, by go zabić. No i tutaj właśnie widzicie. Musiałem zabić ksaulipy idąc tutaj, nie będą ci już dokuczały. No, i tu właśnie dodatkowa nagroda za to, że już wcześniej to chyba zrobiłem. Chociaż pewien nie jestem, no miksturki inaczej mówiąc fajne. A nie wszystko i... mam tu jeszcze zarodniki, właśnie druga kwestia, że mówię o zarodnikach. I teraz trochę trzeba poczekać. I jest mikstura gotowa. Mhm. Zaraz, myślałem, że to lekarstwo. Mhm. Jak widzicie, to jest właśnie taki też wątek kolejnej moralnej decyzji. Czy potem mam powiedzieć jej prawdę o tej miksturze, czy jednak nie? Mhm. Okej. I właśnie tutaj na razie dobrze, pójdę już sobie. Mam trochę expów zaliczone. No i na tym można powiedzieć, że kończy się cały wątek, teraz tylko właśnie wrócić, przekazać ci miksturę, albo mówiąc prawdę, albo nie mówiąc prawdy. I tyle. Dostajemy nagrodę. I kończymy całe zadanie. Jak mówiłem, tym jednak zajmę się już kiedy indziej, bo niestety, nie ukrywam, czas mi trochę nagli. A chciałbym, żeby ten odcinek zdążył się na pewno przetworzyć, zanim wejdzie dzień, w którym, no jak to się nazywa, będzie miał się pokazać, bo nawet jak którzy nie wiedzą, to mam spore problemy ostatnio z YouTube'em. Takie, że no w sumie nie chcę po prostu wrzucać filmów. Jak już wrzucam, to najczęściej przetwarzają się kilka dni, co powoduje potem problemy. Rzędu do takiego, że są dni, kiedy nawet odcinka nie ma. Bo niestety właśnie YouTube za długo je przetwarza. Tak więc dobra, może już nie gadam. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.